Witam serdecznie. Dzisiaj w końcu trafił do naszej redakcji najnowszy model z serii Torch 9860 bez klawiatury. Pudełko standardowe, nie będziemy się nad nim dłużej schylać. Otwieramy i oczywiście w środku nasz telefon, którym zajmiemy się za chwilę. Zobaczmy, co jeszcze mamy w zestawie. Instrukcje, gwarancje. Przejściówka jedna. Więcej w zestawie nie ma. Ładowarka, a właściwie wejście do ładowarki. Bateria. Przekonamy się niedługo, jak się sprawdza. Zestaw słuchawkowy. I kabel USB. Więcej w zestawie nie ma. Możemy się pozbyć pudełka i zobaczyć, co właściwie tu mamy. Możemy odkleić folię, bo już się ubrudziła. Z tyłu też zdejmiemy. Ok, więc co my tutaj mamy? Ekran dotykowy o przekątnej 3,7 cala, rozdzielczość 800x480. Pod ekranem 4 klawisze funkcyjne, odbieranie i kończenie połączeń, klawisz menu oraz powrót i, co ciekawe, w urządzeniu z ekranem dotykowym, trackpad. Na górze logo BlackBerry, głośnik i dioda powiadomień. Na samej górze urządzenia wyłącznie przycisk do blokowania. Z tyłu oczywiście srebrna ramka, drugi głośnik do trybu głośnomówiącego, aparat, dioda doświetlająca LED, logo BlackBerry, guzik służący do otwierania pokrywy baterii. Możemy w międzyczasie spróbować go otworzyć, chociaż to nie będzie takie łatwe, to tym się zajmiemy później. Z lewej strony wyłącznie wejście micro USB. Nic więcej. Z drugiej strony wejście mini jack 3,5 mm i zupełnie nic więcej, z wyjątkiem 3 klawiszy. Widać 4 właściwie klawiszy. Regulacja głośności oraz wyciszanie połączeń czy uruchamianie utworów muzycznych, ten taki malutki na środku, i przycisk funkcyjny, jeden z drugiej strony, niestety go nie ma. Domyślnie jest to najprawdopodobniej aparat z możliwością zmiany na dowolną inną aplikację w naszym telefonie. W porównaniu do 9900. Zobaczymy zaraz, jak się prezentuje. I tu możemy troszkę posprzątać. Jest wyraźnie węższy. Nieco dłuższy, ale niezbyt wyraźnie. Grubość bardzo podobna.
Tak samo jak ułożenie klawiszy funkcyjnych. Z tyłu niestety w żadnym z tych modeli nie mamy skórzanej pokrywy baterii albo imitacji skóry. Na szczęście tutaj wygląda to bardzo solidnie. Klapka jest metalowa, zaraz się przyjrzymy, jak urządzenie działa z włożoną baterią, czyli tak jakby chyba wszyscy chcieli je zobaczyć.